Witajcie. No jestem aż zadziwiony, że tak dużo was przyszło w poniedziałek, w piątek, przepraszam, bo to taki nietypowy czas, ale no super, że jesteście. Może poczekamy na pastora. Może kogoś tam jeszcze przyprowadzi? Hatima Ramasa Kabasai, Duchu Święty, mów do nas, Panie Koshi, Goro Koresa Kamahadama. Panie, poddajemy się pod Twoje prowadzenie, Panie, mów przez nasze usta, mów do naszej duszy. Shahima Ramasa Kabasai, Shatin Mohadama Sima Sayahadash. Okej. To, co na pewno, takie dwie sfery naszego życia, które są na pewno bardzo istotne, to jest zdrowie i finanse. To są sfery, gdzie przeciwnik nas chyba najbardziej atakuje, ponieważ to nas najbardziej boli. Jest rzeczą oczywistą, że Jezus za to zapłacił cenę na krzyżu, tak? Za wszelkie choroby i tak dalej. On też złamał przekleństwo ubóstwa w naszym życiu, ponieważ Biblia o tym mówi jasno, tak, że On na krzyżu poniósł to wszystko i poprzez Jego ofiarę my weszliśmy, staliśmy się potomkami Abrahama, tak? Czyli weszliśmy w pełni błogosławieństwa. Ale żeby wejść w tą pełnię błogosławieństwa, to bardzo często są pewne rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, które są przekleństwami pokoleniowymi. Ja wiem, że niektórzy mają na to może tam jakieś dziwne spojrzenie, że no jak przecież tu jest złamane i jeszcze mamy przekleństwa. No to mówiłem o tym wczoraj chociażby, tak? No to jeżeli na krzyżu zostało pokonane niemoc i choroby, to dlaczego wierzący chorują? Przecież nie powinni, tak? I tak samo tutaj. Oczywiście to jest nasze dziedzictwo, że możemy być błogosławieni w każdej dziedzinie, tak? Między innymi finansowej. Niemniej jednak, jeżeli było jakieś przekleństwo, praktyka pokazuje to jednoznacznie. Jeżeli było jakieś tam przekleństwo, załóżmy, była kiedykolwiek w rodzinie aborcja, to wam gwarantuję na 100%, że w pokoleniach będzie miała miejsce śmierć, aborcja, myśli samobójcze i próby samobójcze. To po prostu to jest tak dla nas oczywiste. Widzimy to od lat, że te rzeczy się w sposób dzieją. I to nie jest tak, że Bóg czegoś nie załatwił, Bóg wszystko załatwił, ale od czegoś trzeba się odciąć, aby wejść w to nowe. Tak samo jak musieliśmy, jak nie z automatu wchodzimy wszyscy do Bożego Królestwa, tylko ci, którzy wierzą, wejdą, bo Jezus zapłacił cenę za każdego człowieka, ale zbawieni są tylko ci, którzy uwierzą w to, co wykonało się na krzyżu. I to jest podobnie, że pewne rzeczy, jeżeli chodzi o, bo chciałem teraz akurat trochę parę rzeczy powiedzieć o tych kwestiach, o przekleństwach finansowych, przekleństwach ubóstwa, jak to można złamać, ponieważ Bóg chce nam we wszystkim błogosławić. On potwierdza to wiele razy, tak? Boże Słowo mówi nam to ewidentnie, ale czasem widzimy, że tego błogosławieństwa nie ma. I kiedy to przekleństwo się łamie, po prostu odcinamy się od tego przekleństwa, to widzimy zmianę w życiu tych ludzi. Widzimy, jak oni inaczej funkcjonują, inaczej myślą. Tak może zanim powiem o tym, jak, w jaki sposób można się w takie przekleństwo wpakować, świadomie czy nieświadomie, to może wam powiem, dam już rozwiązanie, jak z niego wyjść. A jeszcze nic nie mówiłem, poczekaj. Więc zanim wymienię przekleństwo, dam wam rozwiązanie, żebyście nie myśleli, że nie ma rozwiązania. Jest proste rozwiązanie. Kilka, oczywiście ono wynika z Biblii, ale też kilka miesięcy temu Bóg wyprostował, myślę, że moje myślenie w tej materii i zadał mi proste pytanie. O czym ty więcej myślisz? O tym, że ci braknie? Czy o tym, że ci na wszystko starczy? Banalne, proste pytanie, ale ono mnie strasznie skonfrontowało, ponieważ, zobaczcie, mamy wolną wolę, tak? I to my decydujemy, o czym myślisz. Jeżeli myślisz o braku, niedostatku, że ci braknie na ten czy na inny rachunek, to powiedz, pod czyje władanie w tym momencie podchodzisz?
No wiadomo, że pod przeciwnika. Przecież wróg mówi, wróg nas straszy, że nie będzie na to, tego nie skończysz, to ci się nie uda i tak dalej. Ale Bóg mówi, chociaż będą w jednym, zacytujmy jeszcze jeden tylko psalm, Bóg mówi jasno, niczego ci nie braknie. I teraz pytanie, komu my wierzymy? Czy wierzymy Bogu, który daje ci na piśmie obietnicę, że ci niczego nie braknie, czy wierzymy kłamcy? Mamy wybór. To jest tak banalnie proste, ale mnie to tak bardzo skonfrontowało, bo rzeczywiście diabeł poprzez strach ktoś się z tym nie zmagał? Ktoś się nie zmagał z takimi myślami, że czegoś nam braknie, że na to nie starczy, tego nie możesz robić, bo to nie dla ciebie. Ktoś tak miał, czy tylko ja tak miałem? Wszyscy. No to dobrze. Dobrze, że nie jestem osamotniony, bo myślałem, że tylko sam do siebie mówię. Nie, czyli zobaczcie, że to jest, dotyczy to w zasadzie każdego człowieka, tak? Że wszyscy mamy, do nas dochodzą te diabelskie myśli, że nie dla ciebie, braknie ci, to nie dotykaj tego, bo to nie jesteś godny i tak dalej. Ale trzymajmy się już tej materii, tych finansów. Naprawdę, to jest kwestia zmiany myślenia. Albo ufasz Bogu, albo przeciwnikowi. I mówię, to był dla mnie taki moment konfrontacji, Bóg mnie wyprostował. Poprzez to, na czym się koncentrujesz? Czy koncentrujesz się właśnie na braku i nakręcasz się, tak? I przychodzą symptomy, jeszcze przychodzą okoliczności, bo przychodzą jakieś nowe rachunki, nowe rzeczy ci wskakują i kiedy one się pojawiają, to mówisz, no to faktycznie, no tak to wygląda, nie, że braknie. Ale Bóg dał nam na piśmie obietnicę. Niczego nam nie braknie. Mówi o tym, że jesteśmy potomcem Abrahama. A pamiętajmy, że Bóg błogosławi Abrahama we wszystkim. I tu musi nastąpić zmiana mentalności. Musi nastąpić zmiana myślenia, metanoia. Bez tego, ja podaję tylko jeden jakby wycinek naszego życia chrześcijańskiego, ale bez tego nie pociągniesz. Albo stajesz, Słowo Boże jest prawdą, jest pionem. Albo ufasz w Boże Słowo, albo ufasz przeciwnikowi. Są tylko dwa źródła wiedzy. Nie ma czegoś tam pośrodku. Albo jest prawda, albo jest kłamstwo. I albo stoimy w prawdzie, i to ze wszystkim, czy ze zdrowiem, bo czasem myślimy, może ja niegodna, że Bóg mnie uzdrowił. Jakie znaczenie ma tu twoja czy moja godność? Godność Jezusa ma znaczenie. On na krzyżu zapłacił cenę i to jesteśmy godni i koniec, kropka. Jest twoja godność, ponieważ jesteś Synem Bożym i to zmieniło całkowicie twoją sytuację. Dopóki nie zmienimy mentalnego myślenia, nie zmienimy swojej mentalności, dopóki nie wzrośniemy do poziomu Synów Bożych, nie jesteś córką alkoholika czy synem alkoholika, jesteś Synem Bożym. To zmienia wszystko. To zupełnie zmienia naszą pozycję. Masz wyższą pozycję niż aniołowie. Do żadnego z aniołów Bóg nie powiedział, że jesteś synem. To jak zobaczymy, co się wydarzyło też, trochę od tematu odejdę, ale to też myślę, że jest istotne. Zobaczcie, że Adam był stworzony, był zrodzony z Boga. Tak? Już potomkowie Adama nie, bo byli synami Adama i Ewy, ale Adam był zrodzony z Boga i my jesteśmy zrodzeni z Boga. To zupełnie zmienia naszą pozycję i naszą sytuację względem Boga. To nie jest tak, że na tym świecie jesteś jakimś przypadkiem, nie wiem, wpadką seksualną rodziców i tak dalej. Bóg nas wybrał przed założeniem świata. Bóg doskonale wiedział, jak będziesz żył, żyła, jakie popełnisz grzechy. Ale cię wybrał. To nie jest jakiś przypadek, że tu w tym miejscu jesteś, że Bóg jest twoim Panem i Zbawicielem. To jest wybranie. Mało tego, tam dalej jest mowa o tym, że Bóg nas do czegoś przeznaczył. I jest piękne słowo do synostwa. Przeznaczył cię, jesteś przeznaczony do synostwa, jesteś przeznaczony do tego, aby wraz z Jezusem panować. Między innymi nad czym panować? Nad mocami przeciwnika. One są pokonane, naprawdę oni są na krzyżu pokonani przez Jezusa. Oni są pod naszymi stopami. I dopóki Kościół tego nie zrozumie, że wróg jest pokonany, to będzie zawsze w pozycji przegrywania, a jesteście zwycięzcami. Mało tego, więcej niż zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Ale dobra, parę takich, to może nie będzie temat porywający, ale chcę wam uświadomić, że
pewne rzeczy mogą, czy mogły mieć miejsce w naszej historii, gdzieś tam w naszych pokoleniach, czy też w naszym osobistym życiu i czasem nie zdajemy sobie sprawy, że one sprowadzają przekleństwo na przykład ubóstwa. Jedną z takich oczywistych rzeczy jest po prostu grzech, tak? A podobno wszyscy grzeszyliśmy. Pierwsza Mojżeszowa 3,17. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jej z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz i z niej po wszystkie dni swego życia, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym, w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa i tak dalej. Okej. Czyli zobaczcie, że przekleństwo do życia człowieka weszło przez grzech. Dzięki, można powiedzieć, Bogu oczywiście i tylko i wyłącznie, że to przekleństwo przez Jezusa zostało złamane. Ale dopóki jakby my nie odetniemy się od tego przekleństwa, tak, to ono na nas wisi, ciąży. Piąta Mojżeszowa to jest tam podana cała gama przekleństw. Od 15 do 68 roku, tam zaczyna się chociażby 17, przeklęty będzie twój kosz, twoja dzieża, że po prostu wszystko jest pod przekleństwem, jeżeli my nie złamiemy tego przekleństwa grzechu. Czyli dopóki człowiek nie nawróci się do Boga i tego, jakby Boga nie przeprosiła swoje grzechy, to jest pod przekleństwem, tak naprawdę. Inną rzeczą, o której najczęściej, też sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, a w Polsce to jest dość powszechna sprawa, to jest antysemityzm. To jest absolutnie, kiedy ktoś w jakikolwiek sposób oszukał Żyda, czy miał nastawienie negatywne do Żydów, złorzeczył na przykład Żydom, z automatu wpadasz pod przekleństwo. To jest napisane w Biblii tak czarno na białym, że chyba nie można mieć żadnych ale. My bardzo często, tu nie chodzi tylko o nas, jakie my myśmy nastawieni do Żydów. Tu chodzi o nasze pokolenia. Mówimy o trzech, czterech pokoleniach, tak? Jeżeli w rodzinie był antysemityzm, jeżeli ktoś kogoś w rodzinie, ktoś jakiegoś Żyda zabił, czy okradł go w czasie wojny, jednej czy drugiej, z automatu wpadamy w przekleństwo. Po prostu trzeba to złamać. Nie ma innego rozwiązania. Bunt, czary i wszelka forma bałwochwalstwa zawsze ściąga przekleństwo. Druga Mojżeszowa 23. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobicy rzeźbiony, czy okolwiek, co jest na niebie, w górze i tego, co w dole, i tego, co w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe. Tak, jest po prostu kara. Każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Jeżeli wchodzimy jeżeli mieliśmy jakikolwiek kontakt z bałwochwalstwem, z czarami, z okultyzmem, my czy nasi przodkowie, z automatu wpadamy w przekleństwo. Kolejna rzecz, o której myślę, że bardzo mało się mówi, to jest przekleństwo Benkarta. I jak pozostałe działają do trzeciego, czwartego pokolenia, ono działa do dziesiątego. Bo jest napisane jasno. Piąta Mojżeszowa 23:3. Nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. 10 pokoleń to trochę dużo. I nie wiem, komu z was udało się urodzić przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców, ale zobaczcie, to nie chodzi tylko o was, tu chodzi o 10 pokoleń. Więc bardzo często, kiedy kogoś uwalniamy i Bóg pokazuje taką sytuację, po prostu to człowieka od tego przekleństwa uwalniamy, odcinamy go od tego przekleństwa, tak? Bo ponieważ zostaliśmy usynowieni. Tak, już nie jesteś Benkartem, ale synem. Ale trzeba to przekleństwo złamać i od tego się odciąć. Wszelkiego rodzaju uzależnienia. Biblia o tym mówi dość jednoznacznie. Przypowieści 23-21. Gdyż pijak i żarłok zubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Tak? Jeżeli w rodzinie były jakieś tam uzależnienia, to w naszym życiu, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię alkoholu, to do naszego życia przychodzi przekleństwo. Po prostu trzeba to złamać.
No, również Biblia mówi o tym, że lenistwo, zwlekanie i tak dalej, tak? Czyli może zacytuję przykład. Przypowieści 24-33. Trochę się prześpisz, trochę porzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a potem zaskoczy cię ubóstwo, jak włóczęga i niedostatek, jak mąż zbrojny. Czyli no Bóg mówi jasno, że kto nie chce jeść, tak, nie chce pracować, to niech i nie je. Oczywiście to, czyli Bóg jakby nie mówi o tym, żeby nie jeść w ogóle, nie w tym rzecz, tylko chodzi o to, żeby po prostu, żebyśmy rzeczywiście pracowali w taki sposób, jak Bóg każdemu z nas daje umiejętności, zdolności. Kolejną rzeczą, którą dla mnie było, jak kiedyś to tam, powiedzmy, trochę tam rozważałem tę sytuację, kolejna sytuacja, kolejne przekleństwo, które do nas przychodzi, dla mnie było osobiście zaskoczeniem, bo chodzi o nieprzyjmowanie karcenia. Czasem ktoś, to w sytuacjach różnych, dzieci i tak dalej, tak? Czy też na przykład nawet w sytuacjach takich, kiedy, nie wiem, mamy tam pastorów czy inne jakieś okoliczności, jest tak napisane, przypowieści 23:18. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności, lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Kto o tym słyszał? I gdzieś to o tym pamiętał? Bo dla mnie to było jakby trochę nowe, że ubóstwo i hańba spada na tego, kto wyłamuje się z karności, kto jest nieposłuszny. Więc dzisiaj ta cała ta taka ideologia, aby dzieci wychować bezstresowo i w ogóle to jest absolutnie nieboże, dlatego że Bóg mówi jasno, że kto nie kocha, kto nie karci, to nie kocha swoich dzieci. No, a my myślimy teraz i cały świat, ten zachodni mówi, że no, jak tam cokolwiek dziecku zrobisz, no to masz problem. Ale to jest według Boga oznaka niekochania własnego dziecka. Również tak, no, złe znajomości i pożądania za próżnymi ludźmi powodują, że nam po prostu w naszym życiu jest niepowodzenie. Przypowieści 13:20. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto brata się z głupcami, temu się źle wiedzie. Więc jest to ważne, kogo masz wśród znajomych. Czy to są ludzie przewrotni? Proszę? No, na Facebooku to myślę, że mamy samych tam ludzi wierzących, tak, w większości. Natomiast Biblia mówi wprost, głupcem nazywa tych, którzy nie wierzą w Boga tak naprawdę, tak? Bo jest napisane jasno, głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga, tak? Więc myślę, że to bardziej chodzi o ludzi, którzy jakby zaprzeczają istnieniu Boga i kwestionują to, że jest zbawienie tylko w łasce Jezusa Chrystusa. I jest napisane jasno, że kto się brata z głupcem, temu się źle wiedzie. Więc to my mamy możliwość wyboru i decydujemy o tym, z kim się spotykamy, kogo mamy wśród znajomych i przyjaciół. Mamy wolną wolę w tej materii. Umiłowanie przyjemności to jest coś, co ten świat kocha. Bóg nas ostrzega. Przypowieści 21:17. Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się. Mamy przykład z Łukasza, też tam 25:13, znana historia. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w tym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Więc wiemy, że ten młodszy syn, to też jest taka jakby dla nas chyba mądrość z tej sytuacji. Nie dzielmy skórki, dopóki jeszcze żyjemy, tak? Bo jak się okazuje, ojciec podzielił majątek, dał swoim synom. Jeden z nich był bardzo nierozważny i wszystko, co otrzymał od ojca, po prostu przepuścił. I sam znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Kolejną rzeczą, przez którą możemy mieć problemy w sferze finansowej, to chciwość, powstrzymywanie dobra. Przypowieści 12:24. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Tak? Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.
czyli albo, no dobrze, czyli po prostu widzimy, że nasze nastawienie, tak, nasze motywacje, czyli skąpstwo tej sytuacji, tak, skąpstwo tej sytuacji doprowadza nas do zubożenia. Nam się wydaje, że jak nie będziemy wydawać, nie będziemy błogosławić, to będziemy, to będzie aleluja, będzie więcej, ale Bóg, w Królestwie Bożym jest zupełnie inna zasada. Bo za chwilę dojdziemy do czegoś, co wielu wierzących ma z tym dylemat, tak? Na przykład okradanie Boga. No, bo oczywiście Boże Słowo mówi o dziesięcinach, innych rzeczach i większość wierzących będzie mówiła, no ale przecież to już tego nie ma, to jest Stary Testament. Ale podobno Biblia mówi, że całe Pismo, a nie tylko Nowy Testament, ale całe Pismo jest przez Boga natchnione, dobre do wygrywania i poprawy. Więc zobaczcie, co tutaj jest napisane. Malachiasza 3,8. Ja nie mówię, że dziesięcina jest prawem, bo w ogóle nie o tym mowa jest. Tak? To w ogóle nie, prawo jest, nie ma prawa dla nas, jest łaska, to jest oczywiste. Natomiast zobaczcie, co tam jest napisane. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? I Bóg mówi o dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. I teraz dla mnie to jest kluczowe. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w domu moim i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Jeżeli jesteś w stanie oddać z miłości, nie z obowiązku, żeby jasność, z miłości, to co Bóg mówi, to jednocześnie okazujesz wobec Boga zaufanie, a z drugiej strony mówi, wystaw mnie na próbę. I jaką próbę? Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Podobno wszystko należy do Boga. To więc te 10%, oczywiście to nie chodzi, wiecie, żeby jasność, podkreślę po raz drugi. Ja nie mówię o tym, że masz oddawać 10%, bo jak nie, to jesteś przeklęty. Chodzi o to, abyś pytał Boga, co masz, jak masz z finansami robić i abyś oddawał to z miłości i zaufania. Jeżeli oddajesz to z lęku, to daj sobie spokój, szkoda oddawać. Bo lęk nie pochodzi od Boga, lęk pochodzi od diabła. To ma być wyraz zaufania do Boga, wyraz miłości do Boga, ufania w Jego słowo, że jeżeli ja jestem Bogu posłuszny w tej materii, to Bóg wyleje, tak, otworzy okno niebieskie i wyleje na was błogosławieństwo ponad miarę. To jest ta zasada. Tak naprawdę chodzi tylko w naszej relacji z Bogiem, w tej czy innej dziedzinie chodzi o zaufanie. Tak naprawdę chodzi o zaufanie Bogu. Chodzi o to, żeby po prostu ufać Bogu, a nie w okoliczności. Dalej Bóg mówi, że i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu. Czyli zobaczcie, że bardzo często jest tak, że mimo tego, że niektórzy ludzie mają błogosławieństwo w sferze finansowej, dużo zarabiają, to te pieniądze po prostu przepływają im gdzieś między palcami, jak woda się po prostu przelewa i mimo tego, że zarabiają duże pieniądze, po prostu nic nie mogą, bo okoliczności są takie, a nie inne, że wszystko gdzieś tam im jest zabierane. Więc pytajmy Boga w tej materii, co mamy robić? To nie chodzi o to, aby, bo to taki temat trochę śliski, fajnie, że tu macie w tej materii jasność, bo tu nie chodzi o to, że to jest prawo, że musisz oddać 10%, bo jak nie, to będziesz przeklęty. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zaufali Bogu, bo ten świat mówi jasno. Jeżeli masz na przykład 1000 zł i oddasz z tego 10%, no to przecież masz mniej. No to jakie to jest błogosławieństwo, jak masz mniej? Ale Bóg mówi, zaufaj mi, ja jestem twoim zaopatrzeniem. Albo jesteś sam dla siebie zaopatrzeniem i wtedy w mozole zbieramy to zaopatrzenie, albo też ufamy Bogu, że faktycznie On jest zaopatrzeniem i niczego nam nie braknie. Kolejna sytuacja, gdzie na pewno jest przekleństwo, do naszego życia przychodzą duchy limitu, ograniczeń i tak dalej, niedostatku czasem, braku, to jest, jeżeli w rodzinie czy w naszym życiu była kradzież, jakieś oszustwa finansowe, to zawsze, sprowadza przekleństwo, trzeba to po prostu złamać.
Przeklinanie ubogich. Przypowieści 21:13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany. Jeżeli my zamykamy nasze uszy na krzyk ubogiego, to Bóg mówi, że On nas nie wysłucha. Tak? Gdy sam wołać będzie. 22, nie okradaj nędzarza, gdyż jest nędzarzem, nie decz ubogiego w sądzie, gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia życia. Zobaczcie, że Bóg pozbawia życia tych, którzy ich krzywdzą. No to jest Boże Słowo, ja wam cytuję Boże Słowo. Że czasem nie wiemy, dlaczego to się tak dzieje, ale ktoś może być pozbawiony życia przez Boga, jeżeli w jakiś sposób okradał nędzarza, czy oszukiwał ubogich. I też tu jest mowa o sądzie, aby nie deptał ich w sądzie. I tak dalej. Okej, okay. Jeszcze parę tylko tam rzeczy. Kolejną rzeczą, która nie przysparza nam błogosławieństwa w sferze finansowej, jest brak mądrości. Ale, bo jest tak napisane, Przypowieści 3:13. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perła i żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Mądrość. I tu jest coś, z czym każdy może przyjść do Boga i wołać o mądrość, ponieważ Bóg mówi, że On da każdemu bez wypominania. Wiele, może wam się nie udało tyle, ale ja wiem, że zrobiłem w życiu bardzo wiele głupich decyzji podjąłem, wiele sytuacji było niewłaściwych w moim życiu, takich, które po prostu, no dzięki Bożej łasce z nich wyszedłem oczywiście, ale one mogły całkowicie zrujnować moje życie. Ale wołanie do Boga jest lepsze niż nabywanie srebra i złota. Bo mądrość Boża to nie jest mądrość nasza. I kiedy my bazujemy na Bożej mądrości, naprawdę możemy uniknąć wielu przykrych sytuacji. Polecam wam czytanie Przypowieści Salomona. To jest taka księga, która mówi absolutnie o mądrości, która mówi o tym, jak możemy wielu rzeczy uniknąć. Powiem wam takie jedno świadectwo. Niby się wydaje, że już człowiek tam ileś lat wierzący coś tam wie, coś tam liznął, ale kilka lat temu miałem taką sytuację, że wierzący człowiek, znany człowiek, poprosił mnie, żebym tam podpisać jakieś umowy, bo on tam coś tam będzie sobie tam robił, będzie musiał mieć wykonać jakąś produkcję i tak dalej. On oczywiście będzie spłacał to wszystko i... No i wiecie, no, naiwność ludzka sprawiła, no mówię, wierzący człowiek, no przecież tutaj taki biznesmen i w ogóle okej, podpiszę mu, nie? Podpisałem, wiecie, mu kilka umów, tam chodziło o telefony. I finał był taki, że on nie spłacił nic. I tam nagle się zrobiło z tego 80 tysięcy. No oczywiście w sensie formalnym było to na mnie, nie? Nie było, że tak się wyrażę, zmiłuj. I wiecie, on oczywiście mówi, że on ma dobre chęci w ogóle i tak dalej, no ale niestety nie płacił nic. No. Sam w sytuację wpadł, że nie miał też możliwości. I finał był tylko taki, że po prostu wylądowałem w sądzie. Sędzia już chciał, a mój to jest prosta sprawa, tylko klepniemy tutaj wyrok i pozamiatane. Jak to Bóg zrobił, że ja z tego wyszedłem, to do końca sam nie rozumiem, ale tak się stało. Słuchajcie, nie zapłaciłem z grosza, dlatego że sam sędzia zapytał się tych, którzy wnosili, tak, żeby oni przedstawili oryginalne faktury. Oni mieli kserokopię. I pytał się sędzia, żeby przedstawili oryginalne faktury i oni dał im długi czas, bo chyba pół roku, na to, aby te faktury dostarczyli. Sobie wyobraźcie, że tych faktur nie dostarczyli. I dzięki temu została sprawa umorzona, ale w momencie, kiedy powstał ten dług, kiedy na mnie był już, wiecie, wiedziałem, że mam tu 80 tysięcy, bo byłem wielokrotnie wzywany z zapłaty. Były wezwania przedsądowne i tam różne inne tam rzeczy. Ja cały czas ogłaszałem, ponieważ mówi tak, Boże, fakt, zrobiłem głupoty, ponieważ Biblia mówi, żeby nie ręczyć, nie? Mówię, Boże, wybacz mi to. Ale ogłaszam jedną rzecz, mówię, Panie Boże,
Ty wiesz, że ja z tego nie wziąłem dla siebie grosza. Panie, tu ogłaszam, że ja im nie oddam nawet grosza. Ogłaszałem to przez kilka miesięcy. I tak Bóg sprawił, że nie oddałem im nawet grosza. Bóg mnie po prostu z tego wyciągnął, ale zobaczcie, gdybym przestrzegał mądrości Salomona, tak? Gdybym przestrzegał tych zasad, to wiecie, bo tu właśnie okoliczności, one mnie zmyliły. No bo biznesmen, tutaj taki gość, który zarabia 120 tysięcy miesięcznie, a tu nagle się okazało, że plajta, nie? Że wiecie, popłynął, bo takie, a nie inne okoliczności były, więc czytajmy mądrości Salomona. Tam jest naprawdę wiele rzeczy, które nas potrafią uchronić nasze życie, nie tylko nasze życie, ale też nasze potomstwo bardzo często, przed bardzo przykrymi sytuacjami, na przykład takie, jakie ja się znalazłem. Dzięki Bogu, że jest Jego łaska, bo gdyby nie, to bym musiał dzisiaj, jak to się mówi, płakać i płacić. To naprawdę jest bardzo dużo pieniędzy, dla mnie to byłaby katastrofa finansowa. No, niemniej jednak zobaczcie, że Bóg użył sędziego. Tak naprawdę to mnie uratował, nie? Gdzie w ogóle nie był to jego biznes, jego interes, no bo sędzia jest, wiecie, tylko od tego, żeby klepnąć, bardziej od tego, żeby przyłożyć, a tutaj Bóg sprawił, że sędzia jakby obudził się i sam zaproponował jakby coś w mojej obronie, nie? A wydawało się, że jest po zawodach. Więc na koniec jeszcze to, co na początku mówiłem. Zwróćcie uwagę, jakie myśli do was przychodzą. Czy myśli o braku, kiedy one się pojawiają, krótka piłka, ja tego nie przyjmuję. Ja się z tym nie zgadzam. Tak nigdy w moim życiu nie będzie. Bóg obiecał mi na piśmie, że niczego mi nie braknie i ogłaszam, że będę mógł łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę. Ogłaszam w moim życiu i moim potomstwie obfitość. To, co mówisz, to tak się stanie. Twoje małżeństwo, jak Bóg stworzył świat poprzez słowo, tak samo ty stwarzasz okoliczności wokół siebie i w swoim życiu przez słowa, jakie wypowiadasz. To, co mówisz, bo Biblia mówi jasno, i stanie się tak, jak mówisz. Jak mówisz, że ci się nie uda, to gwarantuję ci, że to osiągniesz. No tak, no tak jest napisane. A jak będziesz ogłaszał, że dasz radę, że wszystko jest możliwe w Bogu, tak? No, to nie chodzi o jakieś psychologiczne zagrywki, tylko chodzi o to, co mówi Bóg. Bóg mówi o tym jasno. W mocy języka życie i śmierć. Nie ma środka. Albo ogłaszasz życie poprzez swój język, albo ogłaszasz śmierć. Proste. Albo ogłaszasz, że będziesz zdrów, mimo że są okoliczności inne, są fakty i jest prawda. Fakt jest taki, na przykład, że możesz dzisiaj mieć długi, ale prawda jest taka, że cena za to jest zapłacona i Bóg chce ci błogosławić. Fakt może być taki, że dzisiaj możesz jakiś mieć ból w swoim ciele, ale prawda jest taka, że cena za to jest zapłacona. I pytanie, czy nasze zmysły i nasze funkcjonowanie opiera się na faktach, czy na prawdzie? Jedynym pionem, który cię do prawdy postawi, to jest Boże Słowo. Nie ma innego pionu. Nie ma innej prawdy. Albo ufamy Boże Słowo i idziemy za tym i wykonujemy, albo ufamy okolicznościom i podajemy się pod okoliczności. Diecezja należy do was. Ale wiecie, no tak to jest. Po prostu mamy wolną wolę i możemy wybrać, tak? Komu ufamy? Czy ufamy kłamcy, czy Bogu? Oczywiście uczymy się tego cały czas. Nieraz możemy się potknąć. Ja sam, wiecie, nieraz mi się diabeł wpuści trochę maliny, ale dzięki Bogu, że jest Duch Święty i On nas obudzi i możemy za coś Boga przeprosić, coś tam, bo nam się bardzo często coś tam uda niewłaściwego powiedzieć, więc masz autorytet, aby te słowa, które niewłaściwie powiedziałeś, aby je związać, aby nie miały żadnej mocy nad twoim życiem i twoim potomstwem. Biblia mówi jasno, cokolwiek zwiążesz, jest na ziemi jest związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz, jest rozwiązane tu i tam. Także zwracajcie się na słowa. Jeżeli jakiekolwiek przekleństwo do waszego życia weszło, zawsze możesz je złamać, aby wejść w pełnię błogosławieństwa, czego wam wszystkim i sobie życzę. Dobrego piątku. Pytanie. Tylko proste, proszę. Czy jak chrześcijan nowonarodzony, ochrzczony, zborownik, wzorowy, zrobi którąś z tych rzeczy, z tej listy? No,
No. Żeby to jasno właśnie powiedzieć. Czyli robimy te rzeczy, które tam są napisane, na przykład jesteśmy leniwi. Czy spadnie na mnie to przekleństwo związane z byciem leniwym? Czy jeśli rzeczywiście zamknę ucho, ktoś potrzebuje pomocy, a ja ubogi, a ja się odwrócę, pójdę w drugą stronę, wierzący, nowonarodzony chrześcijanin, co się stanie? Moje zdanie jest takie. To nie przez Boga jesteśmy karani, bo Bóg jest dobry, on nie rzuca na nas żadnych przekleństw, jesteśmy pod łaską. Natomiast kiedy my w jakikolwiek sposób grzeszymy, czy nie jesteśmy, nie idziemy tak, jak mówi Boże Słowo, otwieramy się na przeciwnika. I w tym momencie przeciwnik po prostu przeciwnik nas okrada, tak? Mogą być jakieś dziwne sytuacje, nie wiem, tam powiedzmy jakaś dziwna kolizja, samochód rozwali, cokolwiek. I to są, nam się wydaje, że to są normalne rzeczy. To nie są normalne rzeczy. Normalną rzeczą jest to, że nam się nic złego nie dzieje. Natomiast kiedy my grzeszymy, to według mnie Biblia mówi jasno. Jak jest przykład, bodajże tam z Malachiasza, kiedy wokół miasta są mury i kiedy grzech jest jakby rozwaleniem tego naszego duchowego muru. Tak? Kiedy nasze duchowe mury są rozwalone, to może wejść wąż i nas ukąsić. Więc nie czekajmy, aż przyjdzie wąż i nas ukąsi, tylko po prostu jeżeli coś niewłaściwego zrobimy, to pierwsza rzecz. Tato, wybacz. I kiedy Boga przepraszamy, to Biblia mówi jasno. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Tak, i koniec, kropka. Nie czekajmy, nie róbmy nie miejmy tego syndromu Adama i Ewy, którzy jak zgrzeszyli, to poszli w krzaki i myśleli, że Bóg już ich nie zobaczy i nie będą wiedzieć, im się upiecze, nie? Kiedy my zgrzeszymy, to pierwsza rzecz do Ojca. Pierwsza rzecz, bo nam się czasem zdarza niestety popłynąć, więc kiedy nam się zdarza popłynąć, pierwsza rzecz, Boże, wybacz, że taki jestem głupi jeszcze, że to i to zrobiłem. Ja od tego, wybacz mi, przepraszam Cię. I teraz w tym momencie, kiedy grzechy swoje wyznajemy, krew Jezusa oczyszcza Cię, jesteś cały czas oczyszczony. Tak jest. Dokładnie. Jeżeli tego nie zrobimy, to jesteśmy kąsani przez przeciwnika, nie przez Boga. Dla Boga nasze grzechy nie są problemem, ponieważ cena za to jest zapłacona. Grzechy są dla nas problemem, ponieważ my otwieramy się na działanie przeciwnika. Ok. Pastorze, proszę, jak są pytania, to proszę łatwe. Czyli może tak być, że pewne niewłaściwe rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, jakieś tak jak mówisz, tu finansowo, tu tak, czy nawet zdrowotnie czasami, bo też są przekleństwa związane z tym, to badajmy serce. Pytajmy Ducha Świętego. On wszystko wie, naprawdę. Duch objawia grzech, przekonuje grzech. I jeszcze jest taka instytucja, właśnie instytucja pastora, który też może wskazać grzech. No, nie tylko pastor, bo myślę, że tutaj chodzi też o każdego wierzącego, nie? O każdego wierzącego mamy nawzajem się jakby też upominać po to, abyśmy byli w jedności, tak? Nawzajem się wspierać, czy nie chodzi o to, że ktoś ma być sędzią, to w ogóle etat sędziego jest zajęty, nie? Także tutaj się już nie pchajmy. Etat sędziego jest zajęty, Jezus jest tym, który wszystko już załatwił, natomiast my mamy budować się wzajemnie. To nie jest tak, że jedni tylko mają budować drugi, mamy budować się wzajemnie. Każdy ma inne powołanie, każdy ma inne objawienie i dopiero ta różnorodność stanowi jedność. Tak samo jak w małżeństwie. Nie da się być w małżeństwie, będąc samotnym, mąż to nie jest małżeństwo, to jest tylko pół. Musi być mąż i żona, to jest dopiero pełnia. Tak samo tutaj, ta pełnia to jest wtedy, kiedy wy wszyscy stajecie w jedności i działacie jakby w jednym kierunku, w jedną stronę, tak? To jest ta pełnia, bo to nie jest tak, że część, bo niektórym się tak wydaje, że oni nie są do czegoś powołani. Przepraszam, wszyscy do czegoś jesteście powołani. To już jest po dziewiątej? Nie, to jest zegarek baterią. Jest za 50. Dziesiąta? Aha, to dobrze, okej. Bo diabeł najczęściej też ludzi oszukuje, mówiąc, ja tak myślałem długi czas, że no w sumie tam sobie siedziałem z tyłu, zawsze tam w ostatnim rzędzie w zborze i tak myślałem, no tam może są jacyś ludzie, którzy do czegoś są powołani, tam, którzy mają jakieś tam namaszczenie, ale ja to tak sobie tam mogę z tyłu siedzieć i będzie dobrze.
Ale wiecie, naprawdę dobrze jest zapytać Boga, do czego Bóg was przeznaczył, dlatego że każdy z nas jest do czegoś przeznaczony. I prędzej czy później Bóg wam to objawi. Ja w życiu nie myślałem, że to będę robić, co teraz robię, ale ileś lat temu Bóg powiedział mi jasno, że jestem powołany do niszczenia dzieł diabła. Więc po prostu nagle, kiedy Bóg mi objawił moje powołanie, zaczęło coś się dziać. Więc pytajcie Boga, do czego jesteś powołani. Wszyscy powinniśmy to w sumie robić, tak? Niszczyć dzieła diabła. Natomiast wiecie, no każdy ma jakieś jeszcze szczególne powołanie, tak? Więc pytajcie Boga. Kiedy Bóg wam objawi, to nie będziecie mieć dylematu, co robić. Nie szukajcie na siłę jakichś tam służb, że ja w tym czy w tym. Pytajcie tego, który wszystko wie. Pytajcie Ducha Świętego, który wam objawi, bo wiecie, no według mnie niedobrze się chodzi w czyichś bucikach. Niedobrze, jak się kogoś naśladuje i chce robić się to, co inni robią. Róbmy to, do czego nas Bóg powołał i przeznaczył. Wtedy naprawdę będziesz czuł się komfortowo, będziesz czuł się bezpiecznie, będziesz czuł, że robisz to, co jest twoim powołaniem. Nieprawdaż, pastorze? Okej, dziękuję wam.